Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część logotypów teleturnieju Jaka to Melodia. I tak, dzisiaj kolejne wersje, tym razem od litery L. Poprzednio skończyliśmy na Włoszech, po Włochy to po angielsku Italy, tak więc skończyliśmy na literze I. To kolejna litera w alfabecie to litera L. I jedynym krajem, gdzie Jaka to Melodia zawitała, którego nazwa rozpoczęła się na literę L, jest Litwa. I na Litwie logo Jakiej to Melodii wyglądało tak. Takie złote litery na niebieskim tle. To jest najlepsze zdjęcie logotypu litewskiej wersji Name That Tune, jakie udało mi się zdobyć. Lecimy dalej. Maroko. Tak to wyglądało w Maroku. To zdaje się, czyta się Falisa. Jak widzimy, alfabet arabski, nutki, dwójka. I to jest taka, tak na pięciolinii takie coś występuje. Takie owalne, nie wiem jak to się nazywa. Ale w każdym razie tutaj też można się doszukać motywu muzycznego. To było Maroko. Polska. Jedyny kraj na P. No jest, podobno jest jeszcze wersja portugalska, ale nie wiadomo mi nic za ten temat. Nie widziałem żadnych odcinków, ani nie znalazłem logotypu. Nawet nazwa nie jest podana w Portugalii, ale Polska jest jak najbardziej. I to jest, są wszystkie logotypy, no prawie wszystkie, logotypy teleturnieju Jaka to Melodia w Polsce. Tutaj mamy lata 97-2004, tutaj 2005-2006, 2007, 2006-2007, jeszcze dalej, aż do roku 2018, no i aktualny logotyp, najnowszy, od roku 2018. To są wszystko logotypy z epoki Roberta Janowskiego, a tutaj mamy logotyp już z epoki Norbiego. Polska, dalej. Rumunia. Mało kto wie, ale rumuńska wersja Jakiej to Melodii, podobnie jak włoska, nazywała się Sarabanda i była emitowana wyłącznie w roku 1999. I tak wyglądało logo rumuńskiej wersji Sarabandy. I dalej lecimy. Rosja. Ugadaj Melodiu. Tutaj mamy logotyp z lat 90. 95 do 2000. A tutaj mamy logotypy z najnowszej wersji. Od roku 2013. Prawdopodobnie taki logotyp był używany również w latach 2003-2005. Ale nie jestem pewien. Ale prawdopodobnie. Dalej. Hiszpania. Vala Nota. Robiłem odcinek o hiszpańskiej wersji Jakiej to Melodii. To rok 2008, lato 2008. Wtedy Vala Nota była w emisji. Tak wyglądało logo. Napis taki żółto-niebieski. Znaczy niebiesko-żółty, bo 6 liter jest niebieskich, dwie żółte. No i na białym tle, a nad napisem takie słupki. Wiecie jak to w tych magnetofonach, czy też na sprzęcie, na konsoli, są takie linie. No właśnie, mi się wydaje, że to coś z tym związane jest, te słupki. Dobrze, lecimy dalej. Ukraina. Tak wyglądała ukraińska wersja Jakiej to Melodii, również rok 2008. Swoją drogą muszę kiedyś o tym odcinek zrobić, no ale to na razie nie będzie. Tak. Pięciolinia. Jedna nuta, prawdopodobnie to jest ósemka. I napis Jaka to Melodia. Na w tle taki nastrój klubowy, koncertowy. Trzy reflektory, żółty, taki czerwień popadający w róż oraz błękit. I tak wyglądało logo na Ukrainie. Wyglądało właściwie, bo to było 10 lat temu. Wielka Brytania. Tak wyglądało brytyjskie logo. Wyglądało w latach 70. i 80. Jedyne brytyjskie logo, jakie udało mi się znaleźć. Takie neony. Różowy napis name, różowy napis tune. Po środku taka pięciolinia żółta, właściwie to jest jedyny motyw muzyczny w tym logotypie. I niebieski napis Dead. Właśnie.
No i na koniec Wietnam. W Wietnamie tak wyglądało logo. Mamy dwie nuty, taką dużą różową, mniejszą zieloną. Ta końcówka tej nuty na tym jest, służy jako tło dla pierwszego wyrazu w tytule wersji wietnamskiej, czyli not, nhas, wui. No. A jeszcze w tle przebiega taka niebieska pięciolinia, składająca się z czterech linii. Taka czterolinia właściwie. No. Tak wygląda logotyp w Wietnamie. I to już wszystkie znane logotypy teleturnieju Jaka to Melodia na świecie. Kończymy nasz przegląd. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister. Cześć!